Reklama Google Ads w 2023 roku. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Tobie, w jaki sposób stworzyć reklamę w panelu Google Ads. Pokażę Tobie dwa podstawowe błędy, które są popełniane, jak ich uniknąć, aby reklama była bardziej skuteczna. Dowiesz się z niego, jak stworzyć reklamę od samego początku do końca. Wszystko pokazuję, wszystko wyjaśniam. Jeżeli chcesz, abym to właśnie Tobie pomógł stworzyć pierwszą reklamę, pod tym filmem w komentarzu napisz do mnie wiadomość. To będzie dla mnie sygnał, że jesteś zainteresowany konsultacją. Napisz, jaką masz firmę, czym się zajmujesz, w czym masz największy problem, a ja się z Tobą skontaktuję. Także, żeby nie przedłużać, zapraszam Ciebie do tego poradnika. Zaczynamy. Dobrze, więc jeżeli wejdziesz w wyszukiwarkę Google i wpiszesz sobie reklama Google, kliknij sobie tutaj w ten pierwszy link. Jeżeli masz już konto na Gmailu, wystarczy, że zalogujesz je tymi samymi parametrami. Ja użyję tutaj innego konta. Powinieneś zobaczyć taką stronę, nazwa Twojego konta i pierwsza informacja, którą zobaczysz, zaczynajmy, jak się nazywa Twoja firma. Bardzo wiele osób mnie pyta, czy musisz mieć firmę, czy trzeba mieć założoną działalność gospodarczą, aby móc się reklamować na Google Ads. Nie musisz. Wystarczy, że po prostu się zarejestrujesz, otworzysz sobie konto i możesz robić swoje własne reklamy. To, co jest bardzo ważne, abyś na samym początku, tutaj jest taki przycisk, przełącz na tryb eksperta. Nie musisz tu nic wpisywać, kliknij po prostu tutaj, przełącz na tryb eksperta. Także moje gratulacje, właśnie zostałeś ekspertem reklamy Google Ads. Do zobaczenia w następnym materiale. Daj lajka, daj subika. Oczywiście, to był żart. Przechodzimy do tworzenia reklamy. Na potrzeby tego filmu zrobimy sobie kampanię na, przypuśćmy, moją stronę internetową, więc wybieram ruch w witrynie. Polecam Ci przejrzeć sobie każdą z tych kategorii, ponieważ może Ci się w przyszłości przydać do tworzenia reklam dla Twojego biznesu, dla Twojej firmy. Ja wybieram ruch w witrynie, ponieważ chcę, aby jak najwięcej osób kliknęło w link i przeszło na moją stronę internetową. Będę korzystał z sieci wyszukiwania. Oprócz tego masz nową opcję Performance Max, sieć reklamowa, reklamę Discovery, reklamę produktową oraz wideo. Natomiast ja bym chciał, aby osoby, które korzystają z wyszukiwarki, znalazły moją stronę internetową, więc dlatego wybieram sieć wyszukiwania i klikam dalej. W tym momencie mogę sobie nazwać swoją pierwszą kampanię. I to jest bardzo ważne. Tutaj masz opcję sieci. Sieć wyszukiwania oraz sieć reklamowa. Na samym początku proponuję Ci odznaczyć, uwzględniać sieć reklamową, ponieważ Google ma podpisaną umowę z wieloma partnerami. To jest troszeczkę bez sensu. Będziesz tracić niepotrzebnie pieniądze. Także odznacz to. Warto mieć zaznaczonych partnerów w sieci wyszukiwania Google. To są na przykład takie strony jak Onet.pl, Wirtualna Polska. Różne popularne portale mają po prostu gdzieś na górze lub w innej części strony po prostu wyszukiwarkę Google wzywać odpowiednie hasła i to właśnie na tym polega. Także ja bym radził Tobie na samym początku zaznaczyć tutaj dodaj partnerów w sieci wyszukiwania Google. Przejeżdżamy na dół. Jeżeli chodzi o lokalizację, masz tutaj do wyboru wszystkie kraje i terytoria. Uwzględniając język polski, będziesz się wyświetlał wszystkim Polakom, którzy mieszkają na świecie. Jeżeli chcesz reklamę w Polsce, no to oczywiście wystarczy kliknąć tutaj Polska. Możesz to na przykład zawęzić do jakiegoś województwa lub do miasta. Możesz wykluczyć w Poznaniu i chcesz reklamować się poza granicami miasta, aby jak najwięcej osób odwiedziło Twoją firmę. Możesz też reklamować się w pobliżu, także wybierz jedną z tych opcji. I to, co jest jeszcze ważne, przeczytaj te wszystkie informacje tutaj, ale ja proponuję Ci zaznaczyć osoby, które obecnie znajdują się w wybranych przez Ciebie lokalizacjach lub regularnie w nich bywają. Czyli będziemy wyświetlać reklamę wszystkim osobom, które mieszkają w zasięgu miasta Poznania. Jeżeli masz biznes oparty na turystyce, wybrać albo tą opcję, obecność lub zainteresowane osoby, które obecnie znajdują się w wybranych przez Ciebie lokalizacjach, regularnie w nich bywają lub są zainteresowani, albo osoby wyszukiwające Twoją wybraną lokalizację. Język polski, możesz dodać wszystkie te wariacje, które dotyczą Twojego biznesu.
Tutaj, jeżeli chodzi o segment odbiorców, masz do wyboru bardzo, bardzo dużo opcji. Na przykład możesz tutaj wpisać firma, przejść się po prostu kategoria po kategorii, wszystko to, co oferuje Tobie Google. Jedną z taktyk, którą proponuję swoim klientom, jest taka, aby po prostu w jednej kampanii nie wpisywać tutaj nic, pozwolić właśnie algorytmom Google'a na wyszukiwanie osób, które będą zainteresowane kliknięciem w Twoją reklamę. Natomiast drugi zestaw reklam, który możesz tworzyć, drugą reklamę, do czego też Ciebie zachęcam i polecam to zrobić, wpisać właśnie kategorie najbardziej zbliżone do Twojej działalności, do Twojego biznesu. Tutaj bym zostawił tą opcję jako obserwowane. Tutaj w zakładce budżet możesz ustalić budżet maksymalny, który chcesz wydać. Dzieje się to w ten sposób, że płacisz odpowiednią kwotę za kliknięcie, czyli jeżeli ustawisz 10 zł dziennie, Google może wydać jednego dnia 15, jednego dnia 22. Naprawdę tym się nie przejmuj, bo w fazie początkowej, w fazie uczenia się kampanii, a trwa to od 4, czasami nawet do 6 albo 7 dni, Google będzie testował różne rozwiązania. Także jednego dnia możesz wydać 7 zł, jednego dnia 5, następnego 20, następnego 15, ale średnio w skali całego miesiąca nie wydasz więcej niż 10 zł. I naprawdę Google tego pilnuje. Jeżeli chodzi, na czym się chcesz skupić, jeżeli będziesz mieć nowe konto, konwersje nie będą tutaj u Ciebie skonfigurowane. Ja bym proponował ustawić po prostu kliknięcia. Na tym chcemy się skupić. Jeżeli nie chcesz wydawać więcej niż, przypuśćmy, 2 zł lub 3 zł za kliknięcia, ustaw sobie limit, klikając i wybierając tutaj na przykład 2 zł. Dasz Google sygnał, że nie chcesz wydawać więcej niż 2 zł za kliknięcie. Odznaczając to, Google będzie po prostu testował i podczas kampanii będziesz widzieć, jak bardzo te stawki się różnią. Możesz do tego momentu również wrócić i ustawić to ręcznie. Czyli ja ustawię maksymalny koszt za kliknięcie 2 zł. Jeżeli chodzi o zakładkę tutaj do rotacji reklam, proponowałbym Tobie zostawić właśnie tutaj tą opcję. Jeżeli utworzysz więcej niż jeden tekst, Google będzie optymalizował Twoją reklamę, testując, który z tekstów jest najbardziej popularny i te właśnie kombinacje będzie ze sobą mieszał. Zaraz Ci pokażę podczas tworzenia reklamy, jak to będzie wyglądało. Także zostaw tutaj, wybieraj najskuteczniejsze reklamy. Kliknij zapisz i kontynuuj. Przechodzimy właśnie do tworzenia już sobie grupy reklam. Możesz sobie tutaj napisać reklama numer 1. Jeżeli chodzi o słowa kluczowe, które chcesz wykorzystać, to są te frazy, które wszyscy wpisujemy w Google, szukając jakichś rozwiązań, produktu lub usługi. Jeżeli masz już swoją stronę internetową, możesz wpisać tutaj swoją stronę internetową i Google podpowie Tobie, jakie słowa kluczowe można użyć. Ja tutaj wpiszę swoją stronę internetową i kliknę uzyskaj propozycję słów kluczowych. W tym momencie Google przeskanował moją stronę internetową i zaproponował mi słowa kluczowe. Jak możesz zobaczyć tutaj po prawej stronie, za 10 zł będę miał jedno kliknięcie. Średni koszt za kliknięcie będzie 19 zł. Także mogę to oczywiście w każdej chwili edytować i zmieniać. Ale to, co jest tutaj bardzo istotne, większość osób popełnia błąd w tym miejscu, ponieważ ich budżety reklamowe zostają przepalane ze względu na dopasowanie słów kluczowych. Jeżeli zastosujesz przy każdym słowie kluczowym taki kwadratowy nawias, będzie to oznaczało, że Twoja reklama wyświetli się tylko i wyłącznie po wpisaniu tej frazy kluczowej. Nie będziesz się wyświetlać na różne synonimy. To jest dopasowanie słowa kluczowego ścisłe i należy wybrać takie słowa, które są najbardziej odpowiednie dla Twojego biznesu. Zawsze dawaj te nawiasy kwadratowe na samym początku i na końcu. To pozwoli Tobie zaoszczędzić pieniądze już na samym początku. Jeżeli nie wiesz, jakie słowa kluczowe są odpowiednie dla Twojego biznesu, wejdź sobie po prostu w wyszukiwarkę w Google i wpisz jakiekolwiek słowo, naciśnij spację i w tym momencie zobaczysz, ludzie szukają w wyszukiwarce Google. Możesz też próbować wpisywać odpowiednie litery alfabetu i zobaczysz, co Google zaproponuje. Jest też coś takiego jak Google Trends.
Tutaj możesz sprawdzić, jak Twoje słowa kluczowe są wyszukiwane na przedziale jednego roku lub kilku miesięcy właśnie w wyszukiwarce Google. Możesz sobie tutaj właśnie wybrać jedna godzina, dzień, 7 dni, 30 dni, 90, nawet 5 lat. Tutaj jest od razu podpowiedź dla Ciebie, na które województwa się reklamować, ponieważ tutaj jest największe zainteresowanie tymi frazami kluczowymi. Poświęć temu czas, ponieważ to pozwoli Tobie zaoszczędzić pieniądze i Twoja reklama będzie bardziej skuteczna, a więcej osób będzie przechodziło na Twoją stronę internetową. Ja robię zapisz i kontynuuj. I teraz przechodzimy już do ostatniej fazy, czyli do pisania nagłówków reklamowych. W tym momencie widzisz przykład, jak będzie wyglądała Twoja reklama na urządzeniach mobilnych, tabletach. Jeżeli klikniesz tutaj, tutaj jest podgląd, jak będzie wyglądała Twoja reklama na komputerach. Tutaj wpisujemy adres internetowy. Możesz tutaj sobie jeszcze dodać do rozszerzenia Twojej reklamy. To jest tekst, który będzie się wyświetlał właśnie tutaj, więc ja proponuję tutaj wybrać najbardziej popularne słowa kluczowe, które odpowiadają Twojej firmie lub usłudze. Jak możesz zauważyć, niestety jest tylko 15 znaków, więc wpisuję, musisz to niestety podzielić. W ten sposób i widzisz, tutaj już się pojawiło marketing i jaka druga opcja. Również Google będzie testował te obydwie. Jeżeli chodzi o nagłówki, masz tutaj nagłówek numer 1, nagłówek numer 2 lub numer 3. To są wszystko te opcje, więc proponuję Tobie wpisanie tu wszystkich Twoich słów kluczowych. Będziesz mieć tutaj właśnie informacje na temat skuteczności swojej reklamy, więc tutaj jest podpowiedź. Dodaj więcej nagłówków. Uwzględnij w nagłówkach popularne słowa kluczowe. Przygotuj wyróżniające się nagłówki. Przygotuj wyróżniające się teksty reklam. Więc wszystko to musisz właśnie tutaj wpisać, aby Twoja reklama była bardziej skuteczna. Tutaj wpisałem przykładowy tekst. Jak możesz zobaczyć, te wszystkie opcje nagłówków oraz tekstu zmieniają się co jakiś czas. Tak samo Google będzie testował Twoje nagłówki i Twoje teksty, jeżeli chodzi o reklamę. Jest też możliwość, jeżeli najedziesz tutaj, widzisz taką pineskę, przypięcia nagłówka. Możesz ten nagłówek przypiąć jako pierwszy, ten nagłówek przypiąć jako drugi, a na przykład ten nagłówek przypiąć jako trzeci. I wtedy w takiej kolejności Google będzie wyświetlał Twoją reklamę. Tak samo możesz zrobić z tekstem reklamowym, ale ja proponuję Tobie napisać kilka opcji, kilka wariacji i pozostawić to. Algorytm Google będzie dobierał nagłówek oraz teksty reklamy naprzemiennie i wybierze ten najbardziej skuteczny. W tej opcji będzie wyświetlał Twoje reklamy, powodując, że więcej osób będzie odwiedzało Twoją stronę internetową lub Twoją firmę. Tutaj jest też bardzo ciekawa opcja, linki do podstron. Zaraz Ci wytłumaczę, o co chodzi. Jeżeli sobie wpiszemy jakąś tutaj frazę, nie wiem, no zapomnijmy ten marketing internetowy. Dobrze, tutaj nikt tego nie stosuje. Spróbujmy coś innego. O, widzisz? O to właśnie chodzi. To są linki do podstron. I teraz zobacz, w przypadku właśnie Verseo mają swoją reklamę, mają tutaj linki do podstron, automatycznie spychają konkurencję na sam dół. Z reguły, jeżeli szukamy czegoś w internecie, nasz wzrok zawsze przychodzi na pierwszą pozycję wyszukiwarki. Rzadko kiedy docieramy na czwartą, albo piątą, albo szóstą stronę. To, co jest bardzo ważne, jeżeli będziesz tworzyć linki do swoich podstron, aby każdy link przekierowywał do innej podstrony. Pokażę to Tobie na przykładzie mojej strony internetowej. To jest strona główna. Informacje o platformie Builderall możesz zobaczyć, to jest kolejna podstrona. O mnie to też jest kolejna podstrona. Musisz po prostu dodać te wszystkie informacje i każdy adres URL tej podstrony skopiujesz i wpisujesz tu. I na przykład zapiszę tutaj ze mną. Tutaj na przykład możesz wpisać odbierz rabat i wejdziemy tutaj w zakładkę blog. Kolejna podstrona. Ważne, aby tu znalazły się inne podstrony. Jeżeli wrzucisz tutaj link do strony Twojej głównej domowej, Google zaraz to wychwyci i powie Tobie, że na przykład możesz stworzyć tylko jedną podstronę do swojej kampanii.
Jeżeli wybierzesz już swoje linki do swojej reklamy, będziesz mieć dobrze zoptymalizowaną reklamę. Naprawdę warto tu spędzić odpowiednio dużo czasu, aby przeanalizować słowa kluczowe albo przeanalizować teksty reklam, bo to będzie gwarantowało Tobie skuteczność. No i nie ukrywajmy, reklamę robi się po to, aby przyniosła ona więcej klientów i więcej pieniędzy dla Twojego biznesu. Na samym końcu kliknij tutaj, zapisz i kontynuuj. W tym momencie Google przekierowuje do skonfigurowania płatności, do skonfigurowania informacji o Twojej firmie. Jeżeli chcesz, aby dołączyć NIP do Twojego, wybierz organizacja. To jest jakby, no niestety, kiepsko przetłumaczone. Jeżeli nie masz firmy, wybierz konto osobiste. Bardzo ważna informacja. Te dane możesz wprowadzić tylko i wyłącznie raz. Ja proponuję Tobie od razu zaznaczyć organizacja, ponieważ NIP do firmy możesz w każdym momencie dopisać do swojego konta i otrzymywać fakturę razem z NIP-em. Tutaj jest opcja, aby wpisywać NIP. W momencie, kiedy założysz działalność gospodarczą, zawsze to pole możesz edytować. W momencie, kiedy zaznaczysz konto osobiste, zapiszesz te wszystkie informacje, już nie będziesz mógł edytować sobie NIP-u do swojej firmy. Także naprawdę przemyśl to i zastanów się, co jest dla Ciebie najważniejsze. W tym momencie, po uzupełnieniu danych płatności, będziesz miał informację o przekierowaniu Twojej reklamy do autoryzacji, do zatwierdzenia. Po jakimś czasie będziesz mieć informację na temat Twojej reklamy. Przez pierwsze 4 dni nie będzie tu żadnych informacji, ponieważ Google będzie testować, będzie sprawdzać. Dopiero po jakichś może 2 albo 3 dniach będziesz mieć pierwsze dane dotyczące Twojej reklamy, wyświetlenia słów kluczowych. Także przez pierwsze kilka dni nie rób tutaj nic. To jest ważne, abyś zostawił ten czas na jakiś tydzień. Niech algorytmy nauczą się, niech algorytmy wychwytują te najlepsze konfiguracje nagłówków oraz tekstów reklamy, słów kluczowych. Daj temu, żeby po prostu Google pomógł Tobie wyświetlać Twoją reklamę i pierwsze optymalizacje zrób co najmniej po tygodniu. To już wszystko w tym materiale wideo. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, napisz komentarz, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. To będzie dla mnie dodatkową motywacją, aby wrzucać więcej takich treści. Jeśli masz pytania, jeśli masz jakichkolwiek wątpliwości, napisz proszę komentarz. Jeśli jesteś zainteresowany konsultacjami, również napisz o tym w komentarzu. To już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!